Wczesnym rankiem 3 stycznia w kurii metropolitalnej archidiecezji lwowskiej rozpoczęła się 8. Wielka Kolęda. W tym roku tradycyjnie kolędowanie w Pałacu Metropolitów Lwowskich będzie podtrzymywać ponad 1000 uczestników z parafii całej archidiecezji lwowskiej. Jako pierwsi do drzwi metropolity 3 stycznia zapukali kolędnicy z parafii w Semenówce i Wynnikach. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zaczął kolędować w Pałacu Arcybiskupim 9 lat temu. Wcześniej kolędnicy z bożonarodzeniowym śpiewem odwiedzali metropolitów w domu, najpierw kardynała Jaworskiego, a później arcybiskupa Mokrzyckiego. Jednak po przywróceniu przez kurię metropolitalną swojej dawnej siedziby, kolędnicy zaczęli przybywać z całej archidiecezji właśnie tu. To już drugi raz, kiedy Wielka Kolęda odbyła się w czasie wojny, ale nawet wojna nie jest w stanie zgasić radości Bożego Narodzenia Dzieciątka Bożego i pragnienia dzielenia się tą radością ze wszystkimi poprzez kolędę. Występy uczestników 8. Wielkiej Kolędy w Kurii Metropolitalnej można obserwować na żywo na Facebook stronie archidiecezji lwowskiej.